Stwórz sobie komfortowe warunki, takie, które są idealne dla Ciebie. Pozwól sobie na kompletne odłączenie się od świata materialnego. Przyjmij wygodną pozycję i pozwól sobie wejść w głęboki stan relaksacji. Zamknij powoli oczy i weź kilka głębokich oddechów. Ty wiesz, jaki stan relaksacji jest dla Ciebie najlepszy. Dlatego rozluźnij się i powoli oddychając wejdź głęboko i jeszcze głębiej w odczuwanie lekkości. Twoja dusza dokładnie wie, czego Ci trzeba. Z każdym oddechem powoli wchodzisz w stan pełnego relaksu i poczucia błogości. Twój umysł wycisza się i podąża za Twoją duszą w zaufaniu. Jesteś tu i teraz, wdychając i wydychając powietrze. Oddychaj spokojnie. Skup się tylko na wdechu i wydechu. Podążaj za swoim oddechem i rozluźnij się jeszcze mocniej. Poczuj, jak zatapiasz się teraz. Pozwól, aby ten spokój, rozluźnienie, poczucie zrelaksowania rozlały się po całym Twoim ciele. Jeśli siedzisz i czujesz taką potrzebę, połóż się, aby móc w pełnym komforcie odczuwać to, jak rozpływa się Twoje ciało. Właśnie teraz poczuj, jak Twoje ciało rozpuszcza się, tak jakby leżało jak kostka lodu na wodzie i było jej częścią. Jesteś jednym z falami, które Cię otaczają. Czujesz równowagę i zaufanie do siebie, do swojej duszy. Czujesz jedność z przepiękną, płynną, złotą energią, w której się zanurzasz. Ta energia łączy Cię ze wszystkim, co jest, co było i co będzie. Nurt złotej energii zabiera Cię ze sobą. Płyniesz nim do przepięknej krainy.
Pierwsze, co dostrzegasz, kiedy do niej dopływasz, to niesamowite kolory, a wśród nich piękny, turkusowy wodospad. Wychodzisz ze złotego strumienia na jaskrawo-zielony brzeg i zaczynasz iść w stronę tego wodospadu. Po drodze jednak mijasz niesamowity dom. Dom z ogrodem. Dom, który wydaje ci się całkiem znajomy. Nie wiesz skąd, ale wiesz, że w jakiejś mierze jest to też twoje miejsce. Twoją uwagę przykuwa mała, na ludzkie lata około 4-5-letnia istota, która bawi się przy tym domu. Z odległości bije od niej niezwykłe światło. Kiedy już jesteś bliżej, na parę kroków do niej, dostrzegasz na jej powłoce, która symbolizuje ziemskie ciało, szare plamy różnej wielkości. Kiedy jesteś już dwa kroki od niej, ona odwraca głowę w twoim kierunku. Przyglądacie się sobie z uwagą i czujesz, że ją znasz. Ona patrzy na ciebie przez chwilę i ze spokojem wskazuje ci wodospad. Rozumiesz, że ta mała istota chce iść tam z tobą. Kiwasz więc głową, zgadzając się na to. Ona podchodzi do ciebie i z bliska już wiesz i czujesz to w pełni, że ta istota to część ciebie. To twoje wewnętrzne dziecko, które czekało tutaj na ciebie. Kiedy chwyta cię za rękę, widzisz ze zdziwieniem, że na twoim ciele pojawiły się takie same szare plamy, widoczne teraz, które ma twoje wewnętrzne dziecko. Przyglądasz się im przez chwilę i zaczynasz je dotykać. Każda plama po dotknięciu pokazuje ukrytą inną historię, wspomnienie, które w tobie jako dziecku zrodziły złość i stały się także źródłem złości i gniewu w wieku dorosłym. Mała istota, twoje wewnętrzne dziecko patrzy na ciebie z zaufaniem i lekko pociąga cię w kierunku wodospadu. Idziecie tam w pełnym zaufaniu i wchodzicie powoli. Moczysz swoją stopę, potem drugą i stwierdzasz ze zdziwieniem, że woda jest przyjemna i orzeźwiająca. Zanurzasz się więc w niej w całości, mocno trzymając za rękę swoje wewnętrzne dziecko. W tej samej chwili wszystkie twoje myśli, wspomnienia, programy połączone ze złością i gniewem odpływają. Jesteś
tylko ty, dziecko, przyjemna, ciepła woda i kaskada wodospadu, do której dopływacie. Stajecie pod nim, pozwalając, aby woda spływała po was. Z twojej duszy zostają właśnie wypłukane ostatnie negatywne obrazy, powiązane ze złością i gniewem. Widzisz, jak szare plamy znikają z ciebie i twojego wewnętrznego dziecka. Teraz przeglądasz się w zwierciadle wody i dostrzegasz swoje piękno i doskonałość. Odczuwasz ulgę i lekkość. Ogarniają cię one, a twoje serce otwiera się. Czujesz, że jesteś w harmonii ze wszystkim, co cię otacza. Przez chwilę stoisz tak w zadziwieniu. Nagle czujesz, jak twoje wewnętrzne dziecko lekko dotyka twojej dłoni, uśmiechając się do ciebie. Przekazuje ci w sposób niewerbalny, że czuje się zaopiekowane, bezpieczne i kochane. Przeżywasz głęboką radość z tego spotkania. Widząc tę radość w oczach dziecka, zdajesz sobie sprawę, że ty, jako dorosła osoba, też czujesz się bezpiecznie. Powoli wychodzicie z wody na brzeg. Dziecko przytula się do ciebie i na pożegnanie wsuwa ci do ręki małą karteczkę. Przytula się jeszcze raz, uśmiecha, patrząc łagodnie ci w oczy i odchodzi, znikając w ogrodzie przy domu. Otwierasz rękę i czytasz przesłanie znajdujące się na tej kartce. A brzmi ono: proszę, twórz nasze życie, czerpiąc z mocy wewnętrznej. Zamykasz oczy i odczuwasz niesamowitą moc płynącą przez ciebie. Przesyłasz tę falę do wszystkiego, co jest dla ciebie ważne. Naładowujesz nią teraźniejszość i przyszłość. Jesteś miłością i płynącą z niej mocą sprawczą. Masz w sobie źródło mocy, do którego zawsze masz dostęp. Teraz czas wracać. Znów wchodzisz do złotego źródła, które w głębokich oddechach poniesie cię z powrotem do tu i teraz w świecie materii. Oddychaj więc głęboko. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Z pełnym spokojem, zaufaniem
i poczuciem swojej sprawczości wracasz do tu i teraz. Kiedy poczujesz gotowość, otwórz oczy, idąc dalej w ten dzień, w pełni tego spokoju i swojej mocy.